elektropartnera przedstawia nam kit tego sezonu. Elektrownie słoneczne, które się przydadzą. W szczególności dla wędkarzy, karpiarzy, którzy posiadają dużo sprzętu elektrycznego. Prąd jest konieczny, prawda? A nad wodą nie zawsze jest dostęp do tego, więc takie małe urządzonko, bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. Sam osobiście sprawdzałem, przetestowałem. Rewelacja. Akumulatorki z łódki za 2-3 godziny się naładują przy pełnym słońcu. Że tutaj chodzi o prąd nad wodą, typu ładowanie akumulatoru, telefonów, latarek. Nie jest to wcale droga rzecz na takie urządzenie. W promocji można to kupić. Adam, za ile to można kupić dzisiaj w promocji? Cena samej walizki 400 zł, cena kontrolera wraz z okablowaniem 100 zł. Komplet 500 zł. 500 zł i 10 lat przyjemności. Myślę, że dłużej nawet, jak się będzie dbało. Kolejny gadżet dla karpiarza i nie tylko. W tym roku puścimy tutaj na targach też naszego kolegę, stałego bywalca, Babciota, który tutaj zaprezentował trochę karpiowego sprzętu. Wszystko jest w cenach promocyjnych, 50% dla stałych bywalców. Można powiedzieć, no, towar z najwyższej półki. Sam korzystam. Sam korzystam, oczywiście, najbardziej. Dokładnie. No, że to jest, nie jest to towar bez pokrycia, bo piękne karpie na to zostały złapane. Nie, to... Dokładnie. Może Janku byś coś kupił? Może. Jeszcze raz cześć. Kolega Józef Szczek, jak zwykle, co roku tradycyjnie zaskakuje nas swoimi nowościami. W tym roku jest marzec dopiero, nie ma sezonu truskawkowego, a u Józefa już sezon truskawkowy jest. Józef, popatrz się tymi skameczkami, co tutaj z kaszką rozumiem. Cały rok testowaliśmy tę kulkę tu w Polsce i w tam na rynku czeskim, słowackim. Bardzo, bardzo ciekawa, myślę, że skuteczna truskawka. Sprawdza się podobno. Z internetu czytałem. No, polskie motywy wędrówki. Bardzo, bardzo dobrze. Jest tam na tle chili, że ona bardzo działa dobrze. Jak jest w tej wodzie, tak niski temperatury. Dlatego już ruszamy z sprzedażą, nie? Oferujemy ją w Polsce. A za reklamuj ten produkt, co mi pokazywałeś. Tak, to jest druga sprawa. To jest druga rzecz, to jest taka nowość podstawowa, co naturalnie konserwowane na soli, gelem, nowość. To znaczy, no, chciałem tutaj zaprezentować nowe kołowrotki firmy Mikado. To jest następca tego kołowrotka.
tu jest nieco zmieniony środek, z tym powrotek jest bardziej taki odporny na te wszelkie urazy. Był testowany na łowiskach w Hiszpanii, łowili na nie sumy, także bardzo mocny powrotek, uważam, że jest godny polecenia. Mamy też różne nowe żyłki fajne, też powlekane fluorokarbonem, białe, bardzo mocne. Też to jest nowość Mikado, które w tym roku dopiero wchodzą i będziemy je testować. Mamy też, uważam, fajne rzeczy, takie shock leadery, czyli przypony strzałowe na małże racicznice, to właśnie na takie łowiska trudne, gdzie jest dużo małże, racicznicy i tak dalej, gdzie tradycyjna żyłka czy plesionka się przetrze, to jest bardzo mocny ten. No i tu mamy taki swoich podbieraki, mamy też podbierak, mamy taki olbrzymi, duży podbierak na łódkę, na ponton, taki właśnie sztywny. Na roślinność. Żeby, na roślinność, żeby można było go gdzieś wcisnąć i tak dalej. Także nie jest taki tradycyjny, jak jest podbierak, tylko taki też bardzo lekki, fajny. Także z nowości Mikado na ten rok haczyki, zresztą mamy super japońskie haczyki. Mam akurat tylko jeden model tego haczyka tutaj przy sobie, ale też są rewelacyjne te haczyki. Bardzo mocne, ostre. Też testowane już były w ubiegłym roku na hiszpańskim łowisku na Echa, także uważam, że to też do te polecenia. Poza tym, co jeszcze mogę powiedzieć tutaj więcej? No, mamy troszkę kulek dla wędkarzy, którzy łowią. Są kulki rozpuszczalne, bardzo szybko rozpuszczalne, takie zawodnicze, bo one pan 20 godzin, zresztą kulkę to widać, jak ona pracuje w tej wodzie, spójrzcie. O, to jest kulka, te kulki wymagają suszenia, ale ta kulka pracuje, o, zobaczcie, jak ta kulka jest po 3 godzinach, już jest taka. Wymagają suszenia. Ta kulka jest troszkę dłużej suszona, bo ona była robiona tydzień wcześniej i ta kulka już wytrzymuje, powiedzmy, dłużej. No, ale generalnie można te kulki rok trzymać i po roku one również po 20 godzinach się rozpuszczą. Jest to taka nowa technologia robiona tych kulek w bardzo niskich temperaturach, także zalety tych mączy, które tam są i tych wszystkich wartości, nie gubią się. Tak jak tradycyjnie się kulki parzy do 190 stopni, to tutaj właśnie mamy to, że się te kulki po prostu, same miksy i same mączki nie są poprawione w temperaturze. No i tu jest grill. Uważam, że to jest za mistrz, ten grill. Mi się bardzo podobał, oczywiście nie wiem jak rybą, choć sobie nie testowałem, ale wędkarz jest ważniejszy od ryby, także... W zeszłym roku od pana kupiłem muszlę. Muszlę, no tu mam squida takiego tradycyjnego. Sprawdziła się. Ten squid też jest taki fajny, ten squid. Też, tylko tak jak mówię, to są kulki takie rozpuszczalne i one, tak jak mówię, zależy od czasu wysuszenia, powinny pracować do 20 godzin. Ale już po 2-3 godzinach zaczynają pracować i zaczyna się, o, to co się robi w wodzie. Zobaczcie, jak ta kulka pracuje. Powolutku się rozpływa. Powolutku się rozpływa aż do zera. Także w łowisku nie zostawiamy śmieci po sobie. Rzucamy, zjeżdżamy z łowiska za 20 godzin. Nie ma nic. Jeszcze, nie ma nic. Nie zostawiamy, nic nie pleśnieje nam na dnie, nie psują nam się kulki. Także jest to taka rzecz, uważam, na... Ale też są duże opakowania, tak jak mówię, tam ci jest ukraińska mina stawiana wszystkich produktów. To ogólnie chyba? Tak, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jak wróciłem, to się szukali. Myślę, że byłem u niego w czwartek, pan wiecie tam, w Kerkę, to jest pod holenderską granicą, bo szkoła prosi. To nie są te. On ma wyrobu więcej. Kurde, ja mam te. To są te. To są haczkowe, ale to są wszystkie enduro, nie? Czy one są po prostu? Nie. Ja tam. Dybos, to są te. To są tak magi, to jest. Magowe. To są te. No, to jest krylowe. Dla tych wętek już mam masę. Ale takich pan nie ma, no po 2000 pan wętek nie ma. Ja wiem, ale to piękne. Czy nie piękne, są świetne do rzucania. Rewelka. Masz kazek za granicę?